Cześć, witajcie z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy z mijającego tygodnia. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, omówienie interesujących premier, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Mijający tydzień to w zasadzie ostatni, w którym mamy możliwość przyjrzenia się debiutującym tytułom. Za chwilę przecież święta i Nowy Rok, czyli okres, który każdy chce spędzić z rodziną. Gorące podziękowania dla kolejnej osoby, która zdecydowała się na wsparcie kanału Arian Empire Productions. Bardzo dziękuję. Wszystkich zapraszam na kanał, na którym oprócz tego publikuję trailery, fragmenty rozgrywek oraz recenzje i zapowiedzi mniejszych, ciekawych produkcji. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co oznacza dostęp do niewielkich bonusów. A teraz zapraszam na podsumowanie tygodnia. Wielkimi krokami zbliża się premiera Company of Heroes 3. Przypomnę, że debiut wersji PC przewidziano na dzień 23 lutego przyszłego roku. Od jakiegoś czasu po rynku krążyły wieści na temat wersji konsolowych. Studio Relic Entertainment i wydawca firma Sega w końcu potwierdziły, że Company of Heroes 3 ukaże się również na maszynkach PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Najprawdopodobniej odbędzie się to jakiś czas po debiucie na komputerach osobistych. Na filmie, który widzicie przed sobą, zaprezentowano fragment rozgrywki na konsolach. Oczywiście taki materiał nigdy nie odda nam osobistych wrażeń płynących z zabawy. Wydaje się jednak, że sterowanie padem w tym przypadku wypada dosyć korzystnie. Hogwarts Legacy zaliczy opóźnienie. Dotyczy to jednak wyłącznie wersji przeznaczonych na starsze konsole. Mowa więc o PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Porty przeznaczone na PC, PlayStation 5 i Xboxy Series X i S ukażą się zgodnie z planem, czyli 10 lutego przyszłego roku. Na szczęście opóźnienie pozostałych wersji jest niewielkie. Na PS4 i Xbox One Hogwarts Legacy wyjdzie 4 kwietnia, a premiera na Nintendo Switch odbędzie się 25 lipca. Decyzję o opóźnieniu studio Avalanche Software i Warner Bros. Tłumaczą oczywiście chęcią zapewnienia graczom jak najlepszych doznań na wszystkich dostępnych sprzętach. Jakiś czas było cicho na temat nowego Starfielda, rynek spoglądał na tegoroczną galę The Game Awards, typując zwycięzców. Tych poznaliśmy, po gali kurz opadł i maszyna marketingowa studia Bethesda ruszyła ponownie. Tym razem na temat Starfielda wypowiedział się główny projektant zadań Will Chen. Zdradził on, że gruntownych zmian doczekały się system generowania questów i zachowanie naszych towarzyszy. Losowe zadania mają być bardziej rozbudowane niż miało to miejsce na przykład w Skyrimie. Natrafimy bowiem na całe proceduralnie generowane lokacje, w których mieszkańcy będą nas prosić o pomoc. Prawdę mówiąc, gdy słyszę o proceduralnie generowanych lokacjach i questach, to odczuwam lekki niepokój. Przejdźmy jednak do innych wątków poruszonych przez Willa Chena. Jak zapewnił, podczas rozgrywki trafimy m.in. do naszego Układu Słonecznego, by odkryć, co stało się z naszą obecną planetą. Odnośnie towarzyszy będą mogli brać czynny udział w rozmowach, a nawet rozwiązywać za nas niektóre problemy. Pomogą też na przykład w zaopatrywaniu statku. 13 grudnia zadebiutowało Financial District do strategii ekonomicznej City Skylines. Rozszerzenie zostało bardzo dobrze przyjęte przez samych graczy. 88% ocen wystawianych na platformie Steam jest pozytywna. Dodatek wprowadza do gry zupełnie nowe budynki, pozwalające nam stworzyć dzielnicę finansową. Pojawią się więc budynki bankowe czy sama giełda papierów wartościowych. Aktualizacja wprowadza poza tym zupełnie nowy styl wizualny, umożliwia generowanie wyższych podatków niż w podstawowych strefach biurowych, ale zmniejsza przy tym szczęście mieszkańców. Financial Districts kosztuje niecałe 32 zł. Również bardzo pozytywne oceny zbiera dodatek Grasslands Animal Pack dostarczony do gry Planet Zoo. Koszt tego DLC wyceniono na blisko 36 zł. Zgodnie z tytułem rozszerzenia wprowadzono do gry zupełnie nowe gatunki zwierząt stepowych, takich jak pampasowce grzywiaste, emu zwyczajne czy pancerniki dziewięciopiaskowe. Dodatkowo możemy ożywić swoje zoo dzięki przepięknym gatunkom motyli. Grasslands Animal Pack wprowadza do gry również nowy scenariusz kampanii rozgrywającej się na stepach Argentyny. 13 grudnia zadebiutowało rozszerzenie do bardzo dobrze przyjętej gry Warhammer 40,000 Gladius Relics of War zatytułowane Adepta Sororitas. DLC uzyskało na platformie Steam 90% pozytywnych opinii od graczy. Aktualizacja została wyceniona na kwotę blisko 68 zł. Wprowadza ona do gry tytułową frakcję Adepta Sororitas wraz z 18 nowymi jednostkami i unikalnymi dla tychże mechanikami.
Adepta Sororitas w świecie Warhammera zwane są także jako Sisters of Battle i są bojowym ramieniem Adeptus Ministorum. Przekładają one kult Imperatora ponad wszystko inne, utrzymują święte miejsca tam, gdzie mogą służyć, pomagają wszystkim wiernym Imperatorowi, zabijając tych, którzy się jemu przeciwstawiają. Do Baldur's Gate 3 trafił patch o numerze 9. Jest to zarazem ostatnie duże uaktualnienie do tego tytułu przed premierą pełnej wersji gry. Wraz z aktualizacją pojawiły się zaklęcia trzeciego poziomu, jak latanie, wskrzeszanie zwłok czy przemiana w formę gazową. Otrzymaliśmy też kolejną klasę Paladyna. To święty wojownik, który musi dotrzymać jednej z dwóch przysiąg, jeśli chce zachować swoje moce. Jeśli zdecyduje się podążyć inną ścieżką, to odblokuje sekretną trzecią podklasę. Notabene takich smaczków w najnowszej odsłonie Baldur's Gate jest zdecydowanie więcej. Odkrycie wszystkich sekretów zajmie pewnie graczom kilka lat. Wspomniany patch naprawia też sporo pomniejszych błędów. Oczywiście wprowadzonych zmian jest zdecydowanie więcej. Po wszystkie informacje zapraszam do stosownej karty na platformie Steam. Wydana jeszcze w 2014 roku Subnautica doczekała się aktualizacji o numerze 2.0 wprowadzającej aż bagatela 800 poprawek. Najważniejszą z nich jest z pewnością informacja, że od tego momentu Subnautica i Subnautica Below Zero działają teraz na jednej zunifikowanej wersji silnika. Poprawiło to stabilność i wydajność pierwszej z nich, ponadto ułatwi dalszy rozwój obu tytułów w przyszłości. Ciężko wymienić tutaj wszystkie zmiany. Co ważne, aktualizacja trafiła na wszystkie platformy sprzętowe, na których dostępna jest gra. Dodatkowo na PC dodano wsparcie dla zapisanych danych w chmurze oraz opcję ustawiania limitu klatek na sekundę. Na platformie Steam gracze mają możliwość cofnięcia gry do stanu sprzed aktualizacji, na wypadek gdyby łatka popsuła jakieś zainstalowane mody. 12 grudnia na rynku zadebiutowała produkcja Wavetail. To przygodowa gra akcji z otwartym światem stworzona przez studio Zoing Games. Tytuł zabiera nas do fantastycznej krainy Strandville. Gracz wciela się w Sigrid, która postanawia uratować ów świat przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wavetail pojawiło się na PC-tach oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Pozycja zbiera w miarę przyzwoite oceny. W serwisie Metacritic średnia ocen dla wersji na komputer osobiste to okolice 75 punktów. Podobnie pozycje oceniają sami gracze w serwisie Steam. Przypomnę, że na platformie firmy Valve dostępne jest demo produkcji. Chętni mogą więc wypróbować grę przed ewentualnym zakupem. Zdecydowanie lepiej gracze oceniają High on Life. Na Steam ponad 90% ocen wystawianych przez użytkowników jest pozytywna. To kolejna gra, której debiut wypadł w minionym tygodniu. Produkcja została stworzona z myślą o PC-tach oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X i S. Na platformie Steam tytuł został wyceniony na blisko 220 zł. Gra jest jednak dostępna bez dodatkowych opłat, również w ramach usługi Game Pass. Publicyści nieco gorzej oceniają ów tytuł. W serwisie Metacritic średnia ocen dla wersji PC kształtuje się na poziomie 75 oczek. Większość chwali walkę i projekty poziomów, słabiej ponoć wypada warstwa fabularna. Tego samego dnia wystartowała premiera bardzo dobrze przyjętego remastera Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, gra, która do tej pory była wydana wyłącznie na przenośną konsolkę PSP. Wielu recenzentów wychwala produkt, twierdząc nawet, że tego typu odświeżenie powinno być wzorem do naśladowania w całej branży. Generalnie publicyści są zgodni co do znakomitej oprawy audiowizualnej, usprawnień w systemie walki i zachowania zgodności z oryginałem. Gdzieniegdzie pojawiają się narzekania na nie najlepszy voice acting. Sami gracze również dobrze oceniają remaster. Na platformie Steam 87% ocen wystawianych przez użytkowników jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. Zdecydowanie gorsze oceny zbiera gruntownie odświeżona strategia z 1994 roku Master of Magic. 13 grudnia pojawił się bowiem na rynku remake tej produkcji przygotowany przez polski zespół Mua Games. Gra zadebiutowała w bardzo wysokiej cenie 185 zł na platformie Steam i GOG.com. 68% ocen wystawianych przez graczy w serwisie firmy Valve jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako mieszany odbiór gry. Wielce rozczarowującym z całą pewnością jest fakt, że mimo stworzenia gry przez rodzimy zespół, w produkcji zabrakło języka polskiego. Mimo że pozostaje to w gestii wydawcy gry, czyli firmy Slytherin, niesmak pozostaje.
Nie w sposób nie wspomnieć, że 14 grudnia pojawiła się niezwykle oczekiwana przez graczy next-genowa aktualizacja do Wiedźmina III. Gra w nowej odsłonie otrzymuje bardzo wysokie noty od publicystów branżowych. Średnia ocen w serwisie Metacritic w momencie przygotowywania tego materiału wynosi 97 punktów dla wersji przygotowanej na konsolę PlayStation 5. Mniej o 2 punkty otrzymał port dla konsol Xbox Series XS. Wielu krytyków wypowiada się nad wyraz pozytywnie o ulepszonej oprawie graficznej, a to głównie za sprawą ostrzejszych tekstur, dalszego dystansu rysowania, a także większej ilości cieni i odbić dzięki technologii Ray Tracing. Oprócz tego doceniono w pełni zdubbingowaną, trwającą kilkadziesiąt minut misję związaną z poszukiwaniem pancerza inspirowanego strojem Henry'ego Cavilla z serialu Netflixa. Najnowsza wersja nie ustrzegła się błędów. Zdarzają się narzekania na tryb wydajności, w którym gra ma problem z utrzymaniem stabilnych 60 klatek na sekundę dla konsoli PS5. Najgorzej wypada wersja PC. CD Projekt w najbliższych dniach będzie starał się wyeliminować problemy. Polskie studio Parasite ma powody do zadowolenia. Ich najnowsza produkcja Black Tail spotkała się z dobrym przyjęciem. W serwisie Metacritic wersja PC została oceniona na 80 punktów. Również wśród graczy przeważają pozytywy. Na platformie Steam 81% użytkowników wystawia grze pochwały. Przypomnę, że gra zadebiutowała 15 grudnia na komputerach osobistych oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. To przygodowa gra akcji z widokiem z pierwszej osoby osadzona w świecie słowiańskich mitów. Gracz wciela się w młodą Jagę i od podjętych w czasie zabawy decyzji zależy, jaką będzie ona czarownicą. Na kanale pojawiło się już sporo materiałów, w których przedstawiłem zupełnie nowe gry zaprezentowane na tegorocznej gali The Game Awards 2022. Zupełnie mi umknęła jeszcze jedna bardzo ciekawa pozycja. Mowa o Banishers Ghost of New Eden od studia Dontnod, znanego m.in. z takich gier jak Vampire czy Life is Strange. Banishers Ghost of Eden to RPG nastawione na fabułę. Tytuł traktuje o parze łowców duchów, notabene kochanków, którzy pracują na terenach Ameryki Północnej w fikcyjnym miejscu zwanym New Eden. Ich zadaniem jest przeczesywanie okolicznych lasów w poszukiwaniu dusz, które nie za bardzo chcą się rozstać z tym światem. Akcja gry toczy się w roku 1695. W grze nie powinno zabraknąć trudnych wyborów moralnych, które mają w niebagatelny sposób wpłynąć na przebieg rozgrywki. Premierę Banishers zaplanowano na przyszły rok. Tytuł zmierza na pecety oraz najnowsze konsole PlayStation i Xbox. Abyss Studio i Metagame Industries zapowiedziały grę Abyss World. To produkcja typu RPG akcji z widokiem z trzeciej osoby. Tytuł zabiera nas do mrocznego świata fantazy opanowanego przez pradawne zło. My wcielamy się w śmiałka, który ma zamiar przeciwstawić się złowrogiej sile. Gra została zapowiedziana na przyszły rok na pecety i konsole PlayStation. Deweloperzy zapowiadają, że choć gra może budzić skojarzenia z produkcjami typu Souls-like, to z pewnością taką nie będzie. Walki mają mieć charakter mocno zręcznościowy i dynamiczny, a postęp da się zapisać w dowolnym momencie. Z ciekawostek dodam, że twórcy udostępnili sporo klas postaci do wyboru. Będą to Nightingale, specjalizujący się w ciężkich mieczach, Bleak Shadows, posługujący się sztuką magiczną, Timid Liver jako typowy tank, Exotic Warrior, czyli zręczny wojownik, posługujący się dwoma mieczami i wiele, wiele innych. Po więcej informacji odsyłam na kartę produktu na platformie Steam. Polskie studio Sonka zapowiedziało niezwykle klimatyczny survival horror zatytułowany Holstein. Widać tutaj wyraźne inspiracje klasykami pokroju pierwszych Resident Evil czy Silent Hill. Gra zmierza na komputer osobisty oraz konsole PlayStation i Xbox. Holstein zaoferuje pełną polską wersję językową. Do prac nad produkcją zostali zatrudnieni znani aktorzy głosowi. Akcja gry przenosi nas w lata 90. ubiegłego wieku do niewielkiego miasteczka pod Olsztynem. W miejscu tym doszło do katastrofy, w wyniku której ożywiona maś zacznie pochłaniać wszystko na swojej drodze. My wcielimy się w mężczyznę, który uda się do miasteczka, by odnaleźć swojego przyjaciela. Wydarzenia będziemy obserwować w rzucie izometrycznym. Oprawa graficzna została wykonana w technice pixel art. Studio PicPoco ogłosiło zapowiedź świetnie prezentującej się produkcji Into the Dead – Our Darkest Days. Gra została osadzona w postapokaliptycznym świecie, w którym rozprzestrzeniła się zaraza zombie. Konstrukcja tego tytułu może budzić skojarzenia z naszym rodzimym This War of Mine. Podobnie jak tam, tak i w Into the Dead będziemy zmuszeni do poszukiwania schronienia z dala od zagrożenia. Akcję w grze obserwujemy z boku. Wcielamy się w ocalałych, którzy próbują przeżyć w tym strasznym świecie. Czeka nas walka o przetrwanie w przyjemnej dla oka oprawie graficznej.
Póki co należy przyjąć debiut w 2023 roku wyłącznie na komputerach osobistych. I to tyle na dziś. Żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!